Na pewno atmosfera jest dobra w zespole, aczkolwiek nikogo ta atmosfera nie usypia. Zdajemy sobie sprawę, że gramy z bardzo dobrym zespołem, który u siebie jest niesamowicie groźny i będziemy tutaj chcieli pokazać swoją wyższość. Ja powiedziałem tutaj, że zespoły są naprawdę o bardzo zbliżonym poziomie, czego dowodem chociażby był ostatni mecz z WKS Katowice, wygrany co prawda, ale można powiedzieć, że zmierzyły się dwa zespoły o podobnym potencjale i tutaj wydaje mi się jest bardzo podobnie. Tutaj w Miedzi naprawdę mają ciekawych zawodników. Madejski, Łobodziński, Woźniczka, Zasada, Wołczyk, to są naprawdę ich doświadczeni zawodnicy, bardzo uzdolniona młodzież, Nowak, Cierpka, Chrzanowski, mają czym straszyć i naprawdę musimy być bardzo skoncentrowani. I z zawodnikami na temat Miedzi dzisiaj rozmawiałem, wiedzą jakie są silne, jakie słabsze strony tej drużyny i postaramy się to wykorzystać. No jak do każdego kolejnego w tym okresie będziemy starali się zdobyć 3 punkty, wiadomo, że gra na boisku w Legnicy jest, nie należy do łatwych. Jest to też bardzo doświadczony zespół, mający wielu zawodników z przeszłością ekstraklasową, ale my podchodzimy jak do każdego kolejnego meczu, będziemy się starać, żeby 3 punkty pojawiły do Grudziądza. Tak jak powiedziałem, mają też kilku klasowych zawodników w swoim zespole. Bardzo dobre skrzydła. Zarówno Piotrek Madejski, jak i Łobo są zawodnikami niekonwencjonalnymi jak naszą ligę, którzy potrafią stworzyć przewagę. No i będziemy musieli się generalnie starać się, żeby zlikwidować właśnie ich te największe atuty.